Kowalski, Firefighter Rescue Team ze Świdnicy. Zawodnik z Polski to czerwony, zawodnik z Niemiec to niebieski. Polak jako pierwszy złożył odcinek skrzyni, już udaje się na dół wieży. Za chwilę przystąpi do wylądowania drzwi, a później pozostanie mu już tylko ugaszenie pożaru i ewakuacja poszkodowanego. Tomasz Michalski ze Świdnicy. Dawaj, mocno, mocno! Dawaj, góra, góra! Proszę się nie obawiać, ten gwizd, który Państwo słyszycie, to po prostu kończy się powietrze zawodnikowi.